Jest tu w ogóle ktoś? Puk, puk, halo? Jest tam ktoś? Halo? No, cześć. Dzisiaj filmik, w którym poodpowiadam wam troszeczkę na wasze pytania, a pytania będą dotyczyć bardziej YouTube'a, tego jak sobie radzę z tym wszystkim, albo właściwie jak sobie nie radzę z tym wszystkim. Także dowiecie się troszeczkę o YouTubie. Zaczynajmy! Dlaczego tak długo nie było filmu? Już 2 miesiące mój kanał stał i się kurzył. Powiem tak, troszeczkę to wina ocen moich, troszeczkę wina mojego lenistwa, chociaż bardziej jednak moich ocen. Wciąż jest to moja wina, za co przepraszam. Ogólnie zaczęło się od tego, że było półrocze, Julia miała kiepskie oceny, Julia dostała szlaba, nie miała internetu, ani komputera, ani telefonu. Potem to wszystko wróciło do niej, jednakże ma teraz komputer do dyspozycji około 3 godzin dziennie. Trochę mało, troszkę. I nie da się nic za bardzo zrobić. No nie oszukujmy się, no moja to wina, co z tym zrobię? No nic, no gdybym się zaczęła uczyć, to pewnie by nie było takich problemów, ale to nie moja wina, że mi się bardzo nie chce. Dlatego przepraszam. No dobra, no moja wina, przyznaję się, tak, ale co ja mam z tym zrobić? Czasu nie cofnę, 2 miesiące nie było filmików z mojej winy i tyle, przepraszam, jest mi głupio z tego powodu, ale nie zmienię tego. Czy trudno ci pogodzić YouTube z życiem prywatnym? Szczerze? Tak, jest to dosyć takie, przynajmniej dla mnie, kiedy ja się jeszcze uczę, jest to ciężkie. Chciałabym dodawać filmiki codziennie. Gdybym mogła, to bym to naprawdę robiła, uwierzcie mi, ale chodząc do szkoły, chodząc na zajęcia dodatkowe, jeszcze kiedy musisz robić te zadania domowe, uczyć się i tak dalej, nie możesz też zaniedbywać osób, które są ci bliskie. Ciężko jest to pogodzić z tym YouTube'em, kiedy musisz usiąść na co najmniej godzinę, potem przez kilka godzin to montować, wrzucać to na YouTube, a jest to dosyć ciężkie, mimo że to się wydaje takie, że o, filmik już gotowy. Nie, to wcale tak nie jest, trzeba naprawdę posiedzieć trochę, żeby to wszystko ogarnąć, także jest mi naprawdę ciężko pogodzić mój YouTube i moje życie prywatne. Brakuje mi czasu zdecydowanie, bo gdybym była bardziej zorganizowana i gdybym się uczyła, to na pewno byłoby mi prościej. Jak twoi rodzice zareagowali na to, że chcesz nagrywać na YouTubie? Moi rodzice nie zareagowali w żaden sposób, ponieważ oni sami zachęcili mnie do tego, żebym nagrywała na YouTubie. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy mój tata powiedział, że mam kręcić filmiki, w którym pokazuję, jak się robi bransoletki z muliny, ponieważ prowadziłam bloga. On powiedział, że będzie to lepsza forma. No i siedzieliśmy razem i zastanawialiśmy się na tym, jak ma nazywać się mój kanał. W końcu doszliśmy do tego, że ma się nazywać Mulinowa. Więc w sumie wszystko zawdzięczajmy mojemu tacie, który mnie skłonił do tego. A moi rodzice wspierają mnie. Jeżeli mam jakieś, nie wiem, hejty, to mówię, że mam to Ola. Chociaż ciągle stawiają YouTube ponad szkołę. Najpierw szkoła, potem YouTube. Powiedzieli, że może to być równolegle, ale muszę się uczyć. No a że jestem typem osoby, która jest leniwa co do szkoły i nie mam ochoty w ogóle nigdy na to, żeby się uczyć, no to jest to ciężko jakoś mi pogodzić. Dlatego czasami rodzice trochę działają na moją niekorzyść i mówią, najpierw się naucz, a potem będziesz nagrywać. Gdybyś miała wybrać pomiędzy spotkaniem się z milionami fanów na świecie, a spotkaniem się z fanem umierającym na ciężką, nieuleczalną chorobę, kogo byś wybrała? Mówię to czysto nie dlatego, że tak należy powiedzieć, tylko naprawdę. Uzasadnię swoją odpowiedź spokojnie. Wybrałabym tego fana, który umiera na nieuleczalną, ciężką chorobę, ponieważ jeżeli on umiera, to znaczy, że niedługo umrze, tak? Nie będzie już jakby nigdy szansy się z nim spotkać. A jeżeli miałabym milion fanów, których mogę spotkać za rok, za 2, za 3, no to ich mogę spotkać. No a ta osoba chora mogłaby umrzeć. A jeżeli jest chora i sprawiłoby jej radość, gdyby mnie spotkała, no to dlaczego nie mam tego zrobić, tak? Jesteśmy ludźmi, powinniśmy sobie nawzajem pomagać. Jak radzisz sobie z krytyką? Jeżeli chodzi o jakieś hejty na YouTubie, to ja zawsze to biorę do siebie, chociaż wiem, że są to osoby, które zazwyczaj zazdroszczą mi tego, co mam. Piszą takie komentarze tylko po to, żeby zrobić mi przykrość i faktycznie czasami robią, chociaż ja wiem, że nie powinnam się tym przejmować, ale już taka po prostu jestem. Zawsze biorę takie rzeczy do siebie. Jeżeli chodzi o krytykę od moich najbliższych, którzy mówią, nie wiem, robisz coś źle albo uważasz, że to, co robisz, jest głupie i nie powinno tego robić, to zawsze staram się nad tym zastanowić. Jeżeli ktoś krytykuje mnie, ale z uzasadnieniem, czyli mówi, dlaczego to, co robię, mu się nie podoba, to wtedy faktycznie chyba jest coś nie tak ze mną i
z moim zachowaniem, więc wtedy warto to przemyśleć. Ale wydaje mi się, że takimi bezsensownymi hejtami nie powinno się przejmować i mówię to wam, jeżeli się przejmujecie, chociaż sama mam z tym kłopoty i sama to biorę do siebie, ale wiem, że tak nie powinno się robić. O! Jaką masz kamerę lustrzankę? Mam kamerę Sony Handycam HDR PJ260VN. Jak reagują ludzie z twojej szkoły na to, że nagrywasz? Większość ludzi w sumie się z tego śmieje. Mówią, że to co robię jest śmieszne, głupie, nie wiem, puszczają tam moje filmiki dla beki, się śmieją i tak dalej. Ogólnie wydaje mi się, że jest więcej osób, które się z tego nabijają, niż osób, które nie tyle co jara to, co robię, ale jakby wspierają mnie. O, jest też parę takich osób, które lubią to, co robię i cieszą się, że robię to, co robię. O. Chciałabym jeszcze dodać kilka słów na temat mojego całego kanału. Póki co planuję filmiki. Po pierwsze, nowy zwiastun mojego kanału, tylko do niego potrzebuję po pierwsze dobrej pogody, ponieważ będę nagrywać go na dworze. Po drugie, muszę jeszcze dokładnie sobie porozpisywać wszystko, co kiedy będę mówić, ponieważ mam już fajny pomysł w głowie, mam już mniej więcej przelany go na papier, ale potrzebuję jeszcze to poukładać. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio podjęłam współpracę z trzema firmami z ubraniami i za niedługo pojawi się też filmik, właściwie dwa filmiki, które będą związane z tym. W pierwszym będę pokazywać wam ubrania po kolei, każde po kolei ubranie. Coś takiego jak normalny, najzwyczajniejszy w świecie haul. Nie chciałam tego robić i chroniłam się przed tym, ale muszę to zrobić, taki jest warunek współpracy. Także niestety, jeżeli nie czekacie na tego rodzaju filmik, to niestety on się musi pojawić. Wiem, że dużo jest wśród widzów dziewczyn młodszych, które lubią takie filmiki, ja sama lubię takie oglądać. Także mam nadzieję, że chociaż części z was się on spodoba. Drugi filmik związany właśnie z tymi współpracami będzie to filmik, w którym będę pokazywać stylizację z tymi ubraniami. Jednakże nagram go dopiero wtedy, kiedy też będzie ładna pogoda, bo chcę go nagrać na dworze. Nic nie będę mówić, będzie muzyka, będę ja, będą ubrania i tyle. Strasznie mi się podoba montowanie filmów. Wiecie, moim takim marzeniem jest właśnie nakręcenie takiego spotu, takiej reklamy, takiego filmu fashion dla jakiejś firmy bardzo popularnej. Chcę się w takim kierunku rozwijać. Nie chcę, żeby mój kanał stał ciągle w jednym miejscu, żebym ciągle siedziała na pupci i gadała wam o jakichś różnych rzeczach. Chciałabym to rozwinąć w dalszym kierunku. Być może się wam to spodoba, być może nie. To już zależy tylko od waszej osobistej opinii. Jeżeli tak, to wspierajcie mnie, bo sama się boję co do tych filmów. To chyba na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że cieszycie się, że jest filmik i że poodpowiadałam wam troszkę na pytania dotyczące mojego kanału. Obserwujcie mnie na moich social mediach. Wszystkie linki macie zawsze w opisie. Trzymajcie się, pa!